Miałem Janusz sesto mleczka. Teraz pusta jest miseczka. A jeszcze bym chciał. Dla mnie wszystkie na szczyty. Dla mnie cześć i chwała. Zaparta ta żyna zdobyłem się działa. Więc krzyczą. Przyprowadź tego tata żyna. Z pomocą przychodzą dzieci. Mali przyjaciele. W tym mu się obiad przynoszą. Pytań zadaje wiele. Czy długo leciał tą trasą? Dzień dobry. Witam mistrza. Co słychać? Wszystko gra. Pan dokąd? Rozmasowała sobie ogonek, po czym ruszyła w niedobrą stronę. Miała sprawę skręcić niepostrzeżenie. Kręciła w lewo i jest na scenie. Ślepia ma bazyliszkowe i bazyliszkową głowę. Krzęści skrzydłem nietoperza. Dobry skąd, że patrzy na ciebie cała Polska. No dobrze, może nie cała Polska, ale wiem tyle zgromadzonych przed odbiornikami. Ale ja wam powiem szczerze, w jedną tylko bajkę wierzę. Spośród bajek całej Rzeszy. Baśń o domu, który śmieszy. Pan dyrektor, gubiąc kapcie, wołał: hej, złodzieja łapcie! Dla policji to jest sprawa, gdy ktoś nie przestrzega prawa. Przysięgasz? Przysięgnę. Przez chwilę nic nie mówiliśmy, żeby przetrwać te wszystkie nowe myśli. A może napisałbyś list do Pana Boga o skarze? Och nie! Co ona? Co ona mówiła o jakichś obiadkach? Ja ci powiem, mamusiu, wszystko ci powiem, ale nie teraz, nie teraz! Chodźmy do zoo, chodźmy do zoo! Tutaj jest pustynia. Na pustyniach nie ma nikogo. Ziemia jest wielka. Mały książę usiadł na kamieniu i podniósł oczy ku niebu. Zadaję sobie pytanie.